Witam serdecznie, Kuba Niedziela, Lokalny Przegląd Prasy. Rozpoczynamy od informacji, która swego czasu obiegła całe miasto, jednak jeszcze nie trafiła na antenę telewizji Centrum. Mowa oczywiście o sprawie kierowcy z Urzędu Miasta, który pod wpływem alkoholu wiózł prezydent wieczorek na Okęcie. Kontrowersje wzbudził fakt jazdy po kieliszku i konsekwencje, jakie ta sprawa miała, a właściwie ich brak. Głośno zastanawiano się na forach internetowych, dlaczego Iwona Wieczorek nie zwolniła dyscyplinarnie swojego pracownika, tylko rozważała skierowanie go na inne, podrzędniejsze stanowisko w Urzędzie Miasta. Głośno zastanawiano się, jakież to tajemnice poznał kierowca, który przez ponad dwie dekady woził włodarzy naszego miasta. Wreszcie głos postanowiła zabrać słynna pasażerka, czyli prezydent Zgierza, która na łamach ITZ-u pisze. Mam odczucie, że jesteśmy na walce gladiatorów i czekamy, czy kciuk będzie uniesiony do góry, oznaka ułaskawienia, czy skierowany na dół, czyli że żądamy krwi. No krew się nie polała, jak donosi kilka dni późniejszy ekspres, kierowca sam się zwolnił, umowę rozwiązano za porozumieniem stron i, jak wróble ćwierkają, dostał już propozycję pracy w jednej z miejskich spółek. Co ciekawe, magistrat nie zamierza zatrudniać nowego kierowcy, mimo że na forach internetowych już kilka chętnych osób się zgłosiło. Może panią prezydent mógłby wozić strażnik miejski, skoro dobrze postrzegani są w urzędzie, wiedziałby też, gdzie rozstawione są fotoradary. Pytanie, czy miałby kto to robić, ponieważ, jak donoszą media, w Zgierzu mało jest strażników. Brakuje ich 6, budżet pozwoli na zatrudnienie 3 nowych. Według Ekspresu proces rekrutacji miałby ruszyć w marcu, tylko czy do niego dojdzie, ponieważ według kilka dni późniejszego Dziennika Łódzkiego miejscami w Zgierzu zainteresowani są strażnicy z Ozorkowa. A to dlatego, że burmistrz tego miasta postanowił zlikwidować Straż Miejską, tłumacząc, że wydawane na nią pieniądze bardziej przydadzą się oświacie. Tekst Dziennika Łódzkiego przypomina, że nie jest to pierwsze miasto z naszego regionu, które wpadło na pomysł likwidacji straży. Wcześniej był Łask czy też Aleksandrów. Tutaj wyjątkiem są Brzeziny, które Straż Miejską powołały w tamtym roku, tylko że ona sama siebie finansuje. Oczywiście z mandatów. A co w Zgierzu? Czekając na posiłki z Ozorkowa, strażnicy mają nadzieję, że nie zaimportuje się z tamtego miasta idei likwidacji straży. Skoro jesteśmy przy temacie bezpieczeństwa, tam gdzie nie dotrze jeszcze strażnik miejski czy policjant, pomoże czujne oko kamery, dodajmy działającej, ponieważ jedna z ostatnich wypowiedzi na naszej antenie o atrapach wiszących na budynku dworca kolejowej spowodowała wiele komentarzy, czy koniecznie takie rzeczy trzeba ogłaszać w telewizji. Tym bardziej informujemy, że w mieście Tkaczy kamery działają, jest ich 9 sztuk, do tego nowoczesne centrum monitoringu. Skończyło się picie na ulicy, ustaliliśmy kto i w jakich okolicznościach uszkodził latarnie gazowe, posypały się wnioski o ukaranie mandatami kierowców jeżdżących pod prąd i parkujących w miejscach niedozwolonych. Pozazdrościła miastu Tkaczy inna część Zgierza, a dokładnie plac Kilińskiego, gdzie pojawić się ma kilkadziesiąt kamer, zresztą nie tylko na placu Kilińskiego, także w okolicach ulicy Piątkowskiej i przy parku miejskim. Ale jest to sprawa przyszłości, pierwsze nowoczesne urządzenia pojawią się tam nie wcześniej niż za półtora roku. Czekają na nie i przechodnie, i właściciele posesji, o czym wspomina jeden z ekspresów, posesji, na których pojawiają się nielegalne napisy. Według przepisów to właśnie właściciele budynków mają obowiązek usuwać takie bazgroły i to oczywiście na swój własny koszt. Także monitoring przyda się wszystkim. Kamery monitoringu, które by się tutaj pojawiły, poprawiły bezpieczeństwo? No na pewno, bo tu wieczorem i to tak jest trochę od ludzie. Osoby, które są filmowane, bardziej biorą pod uwagę, bo wiadomo, to będzie połączone tam jakoś z policją, tak? No to policja będzie mogła wtedy szybciej zareagować. Tam właśnie rozbili szybę i to by zwiększyło oczywiście bezpieczeństwo dla dzieci, no i dla wszystkich, którzy tędy przechodzą. Powinny. Jak przetrwają, bo ci nasi chuligani potrafią dość wysoko gdzieś się tam wdrapać, prawda? Nie dochodziłoby do różnych kradzieży, no i by było bezpieczniej, no bo ostatnio wybili tam szybę niedaleko, no i był problem. Ci młodzi ludzie będą bardziej się, uważam, no pilnowali, bali się, że po prostu, że coś może się, że będą nagrani. Wieczorami jest w Zgierzu niezbyt bezpiecznie. A patroli jest też trochę mało. Myślę, że zwiększyłoby to bezpieczeństwo. Przede wszystkim władze miałyby pogląd na to,
na tych wszystkich chuliganów, którzy się tutaj kręcą. Tak? Wieczorem kręci się to dużo niebezpiecznych osób, jest ciemno, no, stwarza to taką ochronę. Ludzie raczej zwracają uwagę na to, co robią. I myślę, że może pomogłoby, aczkolwiek nie wiem, czy Plac Kilińskiego jest akurat na tyle niebezpiecznym miejscem, żeby było to konieczne. Był już o nietrzeźwym kierowcy, teraz kilka słów o innej, nie mniej kontrowersyjnej połówce Żytniej. Jakiś czas temu relacjonowaliśmy Państwu sytuację mieszkańców właśnie ulicy Żytniej, a konkretnie jej końcowej części, którzy współfinansowali plany naprawy własnej ulicy. Mimo to okazało się, że prace naprawcze zostały przesunięte w czasie i dopiero protesty i monitorowanie sprawy podczas sesji Rady Miasta przyniosły pozytywne skutki i remont ulicy Żytniej został wpisany do tegorocznego budżetu. Jednak okazało się, że nie wszystkich to zadowoliło. Dziennik Łódzki cytuje mieszkańca tej części Żytniej, która nie została objęta remontem. Tadeusz Kazimierczak wściekł się, bo projekty i pozwolenie na budowę obowiązują dla całej ulicy. Zgierzeniec jest zbulwersowany tym, że urzędnicy podzielili mieszkańców na lepszych i gorszych. Bardzo szybko, bo tego samego dnia, kiedy ukazał się artykuł, zareagowali mieszkańcy akurat tej części Żytniej, która jest remontowana, a więc od ulicy Polnej w stronę lasu, którzy w specjalnym piśmie poprosili redakcję o sprostowanie nieprawdziwych wiadomości. Po pierwsze, projekt remontu dotyczył tylko części od ulicy Polnej w stronę lasu. Po drugie, tylko oni powołali Komitet Naprawy Nawierzchni. Po trzecie, tylko oni współfinansowali plany remontu. No ciekawe, czy redakcja uwzględni to odwołanie. Luty. Wiadomo, miesiąc niskich temperatur, ale gorących uczuć, tak przynajmniej powinno być 14 przy okazji walentynek. Zgrzyt praktykujący krytyczne spojrzenie na naszą rzeczywistość postanowił także rozmontować iluzję miłości romantycznej. Okazuje się, że natchniona miłość to wymysł Europejczyków i Amerykanów bombardowanych romantycznymi wzorcami płynącymi z literatury i filmu. Tymczasem faza zakochania nie dość, że przypomina chorobę psychiczną, to jeszcze z czasem wyczerpuje się, przekształcając się w relacje przyzwyczajenia i wspólnego interesu lub kończąc się rozpadem związku. W czasach, gdy pary dobierały swatki i rodziny, wnikliwie dopasowując partnerów, analizując tradycje, korzenie i stan majątku, zawierano po prostu lepsze niż dzisiaj małżeństwa. To wszystko w zgrzycie przy okazji walentynek, od tak, żeby nie było nam za słodko. No ale ciekawe, czy przynajmniej Państwo wierzą w romantyczną miłość. Czy według Pani istnieje miłość romantyczna? No, istnieje. To znaczy bardziej chyba u tych młodych niż później. Później to takie jest... A wiem, czy to jest miłość, takie przyzwyczajenie? Oczywiście, jak najbardziej. No, przechodziło się przecież to ileś tam lat temu. Jak najbardziej wierzę w to i że jest. Jeśli ktoś uwielbia bezustanne całuski, kwiatki, to pewnie tak, ale nie wiem, czy na dłuższą metę jest to konieczne. Oczywiście, że istnieje. Może nawet w tym wieku, co ja jestem, to chciałabym przeżyć jeszcze taką miłość kiedyś. Czasami u młodych ludzi. Nie sądzę. Różnie to bywa. Istnieje. Ja się z tym zgadzam, dlatego że mam już 5 lat, jestem ze swoją kobietą i zgodzę się z tym. Czy istnieje miłość romantyczna? Mam nadzieję, że tak. No nie jest aż tak źle z naszym postrzeganiem miłości. Przyznam, że tester do tej pory kojarzył mi się z na wpół opróżnioną buteleczką w drogerii. Okazuje się, że to także profesja. Otóż możemy wynająć odpowiednią panią bądź pana i sprawdzić za jego pomocą, czy nasz partner jest nam wierny. Otóż taka wynajęta osoba pokręci się obok naszego towarzysza, a później zda nam relację, czy ma on tendencję do zdrady. Według dziennika ta usługa kosztuje 3000 zł i zamawiają głównie osoby już podejrzewające towarzysza o zdradę bądź dopiero wchodzące w nowy związek i nie chcące tracić energii i czasu na fircyka skaczącego z kwiatka na kwiatek. No, otwartym pozostaje pytanie, co zrobi partner, który pomyślnie przejdzie próbę, ale później dowie się o wydanym na niego zleceniu. Czy taki związek ma szansę? Ja już żegnam się z Państwem i zapraszam na następny lokalny przegląd prasy. Do zobaczenia.